Witam wszystkich jeszcze raz ponownie. Słyszałem, że były globalne problemy z siecią, natomiast jesteśmy znowu na wizji, więc szybciutko zacznę od początku, podsumowując, zbierając to, co powiedziałam, ale jeszcze raz, żeby nic nie umknęło. Więc jeżeli mamy sobie klaster Kubernetesa i jakieś węzły, to na tych węzłach, które się nazywają nody, workery czy maszyny wirtualne, mamy dwa komponenty sieciowe, które będą odgrywały u nas tutaj dosyć znaczącą rolę. To jest kubeproxy i CNI. I różnica między nimi jest taka, że kubeproxy dba o to, żeby dać ustawienia sieciowe w ramach, zapewnić ustawienia sieciowe w ramach węzła. W tym aspekcie, żeby zadbać o load balancing, zadbać o translację NAT, redirekcję, przekierowania, load balancing już wspomniałem, tak? Czyli coś, co się implementuje w IP tables. Natomiast CNI dba o to, żeby podłączyć pod i wyprowadzić go na zewnątrz poprzez routing i poprzez sieć nakładkową. CNI raczej nie używa translacji, nie używa IP tables. Może być jakaś implementacja CNI, która używa load balancingu, są jakieś takie próby, natomiast generalnie skupia się na tym, żeby zapewnić routing i ewentualnie sieć nakładkową, ewentualnie szyfrowanie też jest taka opcja. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, jest takie porównanie między różnymi pluginami CNI. Plugin CNI nie jest podem jako takim, który uruchamia się, jest po prostu rezyduje w pamięci, plus jako konfiguracja, którą można sobie odczytać z lokalnego zasobu na workerze, zaraz pokażę. Każdy z pluginów CNI oczywiście ma swoją charakterystykę, jakieś lepsze, słabsze strony, są bardziej, mniej popularne i bardziej, mniej zaawansowane oczywiście pluginy. Też ważna informacja to jest taka, że generalnie w każdym klasie Kubernetes, czy zarządzanym, czy nie, można te pluginy sobie podmieniać, zainstalować swój. Oczywiście z pewnymi wyjątkami, nie zawsze w każdym systemie operacyjnym każdy plugin można zainstalować. Z tego co pamiętam, WeaveNet jest obsługiwany tylko na Linuxie. Dobrze, zanim przejdę dalej, tylko pokażę króciutko, jakbyście chcieli na przykład zobaczyć sobie konfigurację swojego pluginu na workerze, no to w zasobie /etc/cni/net.d można zobaczyć sobie aktualną konfigurację. Tutaj ta konfiguracja jest prosta, w sumie taka domyślna dla tego klastra GK, który mam. Czasami może być tak, to jest akurat plugin containerd, który jest uruchamiany w typie PTP, czyli point to point, nie bridge. Często w materiałach gdzieś spotkacie się z bridge'em, ja tutaj mam akurat PTP. Różnica w połączeniu jest żadna, to w zasadzie bridge może troszkę bardziej optymalizuje ruch w ramach workera. Natomiast dla PTP oczywiście też to połączenie w ramach workera też jest zapewnione. Różnica jest taka, że PTP po prostu łączy pody bezpośrednio do, bez bridge'a do zasobu, do interfejsu wyjściowego na maszynie wirtualnej. Mamy też określone PMTU, mamy określone IPAM, czyli w jaki sposób przydzielamy adres IP z jakiej puli dla podów. Jest to pula /24/10/148/0/24 lokalna dla danego węzła. Nie rozciągamy tego pomiędzy węzłami. Nie ma sensu. Generalnie rozproszoność usług w Kubernetesie i możliwość lokalizacji tuż przy podach kontenerów sprawia, że nie ma sensu rozciągać usług stanowych, jakichś firewalli, klasterów firewalli, nawet jakbyście zdecydowali na przykład z Palo Alto czy z jakiejś innej firmy, na przykład CNSeries w postaci poda kontenerów, to też jest to coś, co się stawia w jednej sztuce, no bo musi pilnować stanowości bez jakiegoś tworzenia jeszcze dodatkowych klastrów. Więc ten paradygmat bezstanowości, oczywiście stanowych też można obsługiwać w Kubernetesie, ale ten paradygmat, żeby uniezależnić się od warstwy drugiej, jak najbardziej oczywiście tutaj przyświeca i
No i też upraszcza pewne aspekty sieciowe, aczkolwiek generalnie sieć w Kubernetesie nie jest łatwa, prosta, bo korzysta się z overlayów, korzysta się z mechanizmów uwierzytelniania w warstwie siódmej, tak, jak i MTLS-a, i korzysta się z różnych metod przekierowania ruchu i translacji, więc jest tego troszeczkę sporo. I mamy też w tym aspekcie jeszcze dodatkową konfigurację trasy domyślnej na zewnątrz. I to w zasadzie tyle. To wystarczy, żeby tutaj coś zrobić, podłączyć wody na zewnątrz. Oczywiście w tej konfiguracji nie ma sieci nakładkowej, bo sam Google akurat w moim przypadku, w tej przypadku GKE, dba o zapewnienie sieci wirtualnej poza węzłem. My jako użytkownicy nie musimy tego zapewniać. Sieci na przykład z Vanilla Kubernetes, czy w on-premie, czy gdzieś, gdzie my sobie stawiamy. Oczywiście można zapewnić sieć nakładkową celem znowu wirtualizacji zasobów, czy łatwiejszego posługiwania się adresacją, ale nie jest to konieczne. Można też zastosować routing BGP na przykład. Wraz z przygotowaniem kubeproxy i CNI następnym etapem jest uruchomienie po prostu aplikacji, którą chcemy wystawić użytkownikowi. I zanim aplikacyjny kontener trafi do poda, bo pod jest najmniejszą jednostką taką, która jest orkiestrowana i koordynowana przez orkiestrator Kubernetesa, to co się dzieje? Orkiestrator powołuje pod i reprezentant w zasadzie powołuje post container i ten post container powołuje pod poprzez rezerwację namespace'a sieciowego, networking namespace, plus rezerwacji paru dodatkowych zasobów wewnątrz systemu operacyjnego, plus we współpracy z CNI, prawda, następuje alokacja interfejsu sieciowego z jakimś tam adresem IP z puli, która została określona w pluginie. Plugin oczywiście bierze tą pulę nie też sam sobie, tylko oczywiście to można, ma tą informację przekazaną przez orkiestrator, czyli nie musimy teraz chodzić na każdy węzeł i do pluginu w pliku konfiguracyjnym konfigurować tą pulę, to możemy skonfigurować z orkiestratora, czy nawet z dashboardu graficznego dostawcy chmury, czy jakiegoś systemu graficznego. Jak ten pod jest uruchomiony, przygotowany, to chwilę później, oczywiście to się dzieje dla nas praktycznie równolegle, uruchamiane są kontenery aplikacyjne. Zwyczajowo jeden, tutaj na rysunku są dwa, natomiast tu chodzi o to, że w ramach podu wszystkie kontenery współdzielą ten sam adres IP. Jeżeli zatem się komunikują, korzystają po prostu z nazwy localhost i na przykład numeru portu, który jest dla nich przydzielony. Mogą korzystać ze współdzielonej pamięci, mogą korzystać z pamięci, która jest dedykowana dla nich. Niemniej post container przestaje tutaj pełnić jakąś aktywną rolę, ale oczywiście rolę nadal pełni. Po co pod w ogóle z punktu widzenia takiego sieciowego? Żeby też dołożyć tą warstwę abstrakcji dodatkową, która uniezależnia to, czy jaki jest adres IP przydzielony do poda w stosunku do kontenera, czyli jak kontener się skraszuje, coś się z nim stanie, nadal ten sam pod aplikacyjny ma ten sam adres IP. Czy to jest potrzebne? No, dzisiaj wiemy, że i tak zarządzanie, jeżeli mamy zarządzanie czy aplikację stworzoną w ten sposób, że mamy jeden kontener per pod, to i tak brak tego kontenera wewnątrz podu oznacza, że tego podu nie ma, więc można skilować cały pod i uruchomić go od nowa z jakimś innym adresem IP, bo i tak usługa load balancingu, która stoi na froncie, zadba już o to, żeby load balancing doszedł do skutku, kiedy pojawi się nowy pod z nowym adresem IP. Więc dzisiaj, jeżeli są aplikacje bardziej budowane w stosunku 1 do 1, czyli ilość kontenerów w ramach podu jest 1 do 1, to ta zaleta stabilności adresu IP per pod nie jest tak bardzo istotna. Natomiast pewne fluktuacje oczywiście mogą występować. Jeżeli mamy więcej podów, no to te pody łączymy ze sobą w ramach, CNI łączy ze sobą w ramach węzła i ta chmurka, która jest tutaj na centralnym punkcie slajdu, może oznaczać bridge'a, może oznaczać po prostu połączenie point to point do VM-NIC. W moim przypadku jest to point to point.
To nie zmienia faktu, że oczywiście pody też nadal mogą się komunikować ze sobą. Pody w ramach węzła nabywają adresy z tej samej puli, slash 24 w tym przypadku. Oczywiście to od nas zależy, jaką pulę sobie przydzielimy, jak to określimy. Jeżeli ma być nastąpić komunikacja między nimi, to ta komunikacja zamyka się oczywiście w ramach maszyny wirtualnej, natomiast ta komunikacja oczywiście odbywa się czy po adresach IP, czy poprzez odwołanie się do nazwy DNS-owej, bo też CubeDNS jest serwisem, który automatycznie mapuje te ustawienia nazwy kontenerów, podów, które występują w klastrze. I tak de facto można nawet użyć po prostu nazwy poda, czy nazwy poda, gdyż pozostała część FQD nazwy domenowej zostanie dodana automatycznie, czy rozwiązana domyślnie, tak jak te ustawienia namespace i nazwy klastra są zrobione. To jeszcze zobaczycie później w dalszej części. To, co możemy tutaj też zobaczyć, to, że każdy pod, i to jest ważna sprawa, każdy pod ma swój sieciowy namespace. To nie jest kubernetesowy namespace, to jest linuxowy namespace. Oprócz tego jest VM-nik, też rezyduje w takim node networking namespace i te namespace ze sobą się łączy poprzez wirtualne interfejsy. Jeżeli chcielibyście zobaczyć ten, jak wygląda u Was na przykład na workerze lista CNI, to można na przykład wydać komendę IP netns list i sobie wylistować, tak? To są identyfikatory sieciowych namespace'ów przydzielonych per aplikacyjny kontener, per aplikacyjny pod, nie per pod, który otrzymuje adres węzła, bo zobaczcie, jak na przykład sobie bym wylistował, zaraz sobie zobaczymy. Czyli na przykład jak zrobimy sobie kubectl, tu mam alias get pod, namespace default. A jeszcze zrobimy sobie white. Z opcją OWIDE, żeby sobie więcej zobaczyć informacji, jak adres IP, to sieciowy namespace jest rezerwowany tylko dla tych podów, które mają przydzielane adresy przez CNI, tak? Czyli tutaj w moim przypadku z puli 10.148.16. Te pody, które korzystają z adresów samego węzła, korzystają z tego samego namespace'u, co karta sieciowa maszyny wirtualnej, w związku z tym nie trzeba dla nich rezerwować namespace'a osobnego. Te namespace'y mogą się wydawać takie troszkę bzdurne, nieprzydatne, natomiast to się przydaje też, żeby troubleshooting na przykład zrobić. Możemy wówczas zrobić na przykład komendę IP net ns, na przykład IP net ns, odwołać się do konkretnego namespace'u i wydać komendę na przykład IP, literka i nie chcę działać, IPA. I mamy widok z danego namespace'u, który też jest w wykorzystaniu przez określony pod. Możemy wówczas jakiś taki troubleshooting zrobić, no ale to jest już takie bardziej niskopoziomowe, coś, co się może przydać. Mi się ostatnio przydało akurat, żeby sprawdzić, jak ta komunikacja wygląda, bo oczywiście na slajdach wszystko ładnie wygląda, wysokopoziomowo kto się z kim łączy, ale tak de facto implementacja opiera się często o IP tables, w przypadku serwisów opiera się o te namespace'y,
i czasami dobrze wiedzieć, jak się dostać do zasobu. Dobrze. Adresację maszyn wirtualnych oprócz kontenerów adresujemy też oczywiście w klastrze Kubernetes. Same maszyny wirtualne i tutaj są różne metody. Akurat w GKE Google przydziela, ma możliwość przydzielania adresów maszynom wirtualnym tego samego, z tej samej puli VPC, w której są inne na przykład zasoby, tak, mamy tą możliwość. Natomiast jeżeli stworzymy klaster GKE w takim środowisku na przykład, to akurat w przypadku GKE jest rezerwowana dla danej podsieci też sieć sekundary, czyli jak wejdę sobie do takiej sieci, do której są podłączone klastry, to oprócz tego mam taki, oprócz adresu zakresu podstawowego 192.168.110, jest jeszcze secondary IP ranges i tu widać, że jedna pula /14, nie /16 jest przydzielona dla adresacji podów i 152/20 jest przydzielona dla serwisów. O tych serwisach za chwileczkę też powiem. Czyli co to daje to mapowanie, czy ta świadomość secondary IP ranges? To daje to, że w tej sieci SDN-owej, którą dostawca chmury posiada, czyli Google, mapowanie usług odbywa się zgodnie z uruchamianymi serwisami i te informacje są przekazywane, czyli z zewnątrz ktoś może dotrzeć poprzez tę sieć SDN-ową do workerów i podów i serwisów. W innym przypadku nie byłoby rozgłoszeń, prawda? To nie jest tak, że prawda, sobie stworzymy poda czy serwis i w normalnym środowisku w data center to już jest automatycznie rozgłoszone. Wiemy, że musielibyśmy to rozgłosić jakoś, czy poprzez BGP, czy jakoś routingami statycznymi. Dostawca chmury ma tą zaletę dla użytkownika, że dba za nas o te serwisy mapujące, o te usługi, które mają zadbać ten routing w celu rozgłoszenia poprzez sieć rozległą, czy między regionami, czy w ramach regionów między strefami. Więc przydzielamy tutaj pulę adresów. Oprócz adresów dla węzłów, oczywiście mamy te adresy też dla podów, z których są wykrajane /24 w tym przypadku. I to, co powiedziałem, nie rozciąga się warstw jednej podsieci pomiędzy węzłami. Nie ma takiej potrzeby. Nawet jeżeli dana warstwa aplikacyjna ma być złożona z kilku podów rozłożonych na różne węzły, to nie trzeba tego umieszczać w jednej podsieci. Dlaczego? Dlatego, że dodatkową warstwą abstrakcji jest tutaj warstwa usługowa, services albo ingress, albo coś, co można w skrócie nazwać load balancer, czyli load balancer nie potrzebuje tego, żeby endpointy znajdowały się wszystkie w warstwie drugiej. Mogą po prostu rozrzucić po routingu, tak? Według po prostu adresów IP. Więc mamy pod tym kątem uproszczenie i też dostawcy chmury dbają o to, żeby nie rozciągać warstwy drugiej, nie tworzyć ewentualnie pętli, bo takie coś mogłoby mocno zaburzyć stabilność ogólnie sieci. No i też zakres tych adresów sprawia, że łącznie na przykład w przypadku GKE mamy 4000 serwisów. Ja tu posługuję się tym przykładem, ale oczywiście to też ma swoją reprezentację w dowolnej instalacji Kubernetesa, gdzie sobie też zalokujemy tyle taką przestrzeń adresową. Dla podów tutaj mamy troszeczkę więcej ograniczeń, bowiem jest 110, z tego co pamiętam, podów per node w GKE. Natomiast to oczywiście zależy znowu od implementacji środowiska, w którym się posługujemy, to wszystko troszkę zależy, tak? Natomiast tu głównym aspektem jest to, że wraz z uruchomieniem klastra Kubernetes, no musimy mieć jakąś pulę dla węzłów, dla serwisów, dla podów i per węzeł dla podów. To może się dziać oczywiście automatycznie, nie musimy tutaj, jak mamy setki węzłów, to teraz określać, a węzeł A, zakres taki, węzeł B taki, to może się dziać wszystko automatycznie na szczęście. To już pokazywałem, czyli w przypadku węzła Node 1 adresacja będzie
Na trzecim oktecie akurat inna, bo jeżeli posługujemy się 124, no to jest najwygodniejsze, żeby zmieniać tutaj tą adresację w trzecim oktecie. Jeżeli mamy mieć komunikację między węzłami, to po prostu te pody bezpośrednio mogą się ze sobą komunikować, używając czy adresów IP, czy nazw domenowych. Nie potrzeba tutaj robić dodatkowego overlaya, ale oczywiście sam VPC akurat w Google to jest tam sieć SDN, bo inaczej operator nie mógłby wirtualizować adresacji. Musiałby zważać na to, że każdy użytkownik musiałby mieć unikalną adresację nawet w przestrzeni prywatnej adresacji, więc 10.8/16 czy cokolwiek musiało być zarezerwowane per klient. Dlatego ten sieć SDN oczywiście jest w środowisku, natomiast jest ona dla nas transparentna, niewidoczna. My o to nie musimy dbać. No i to też jest jakieś uproszczenie. Natomiast oczywiście, jeżeli mamy implementację Vanilla Kubernetes, no to mamy do wyboru. Możemy skorzystać z translacji NAT, czy z routingu, czy w oparciu najczęściej o BGP, czy też sieci nakładkowej. Ale też to podkreślę jeszcze raz, nawet w sieci nakładkowej nie ma potrzeby robienia tego, żeby rozciągać podsieć pomiędzy węzłami. Ta sieć nakładkowa znowu służy bardziej ku temu, żeby wirtualizować przestrzenie adresowe. Jeżeli mamy wyjść do internetu, to domyślnym sposobem jest po prostu translacja na adres węzła. Oczywiście ten węzeł tutaj z adresem 10.128.02 może sobie próbować wyjść, natomiast no, nie zostanie przerutowany, nie zostanie wypuszczony. Tak? Oczywiście gdzieś ta translacja NAT tutaj siłą rzeczy gdzieś musi się odbyć jeszcze po drodze. Ale generalnie zasadą jest tak to, że komunikacja do internetu przez pody jest, wychodzi sobie nominalnie przez adres węzła. Czy tak się robi? Oczywiście nie, no bo to nie pody mają nawiązywać połączenie do internetu, tylko użytkownicy z internetu do aplikacji publicznej. Zatem ekspozycja aplikacji na zewnątrz będzie poprzez usługi zwirtualizowane, wirtualne IP rezydujące na load balancerze czy na usłudze ingress. No właśnie, dynamika środowiska sieciowego jest tak samo duża jak w ogóle dynamika środowiska kontenerowego, mikroserwisowego. Oznacza to, że maszyny wirtualne są relatywnie stabilne. No oczywiście możemy skalować nasze klastry w dół, w górę, czyli można powiedzieć horyzontalnie bardziej, no bo dodajemy maszyny, a nie zwiększamy jej zasoby wewnątrz. Natomiast generalnie są one bardziej stabilnym zasobem w tym znaczeniu, że nie manipulujemy tak nimi tak bardzo już i nie zmieniamy ich ustawień tak często jak w przypadku podów, które na przykład mają jakąś nową wersję aplikacji, chcemy zastąpić starą nową wersją, robimy blue green deployment czy canary deployment i zastępujemy nową starą aplikację nową. No i też zmieniają się automatycznie adresy IP. Nie ma czegoś takiego jak przejmowanie adresów IP, chyba że, tak jak mówię, skasujemy kontener wewnątrz poda i uruchomimy nowy kontener, ale to zabiera za dużo czasu operacyjnego i po prostu lepiej skilować, zabić ten pod i po prostu uruchomić nowy pod dla nowej aplikacji, czy nawet z tą samą aplikacją, żeby się skalować znowu horyzontalnie. Po co zaczyna wystawiać usługi, które są uruchomione, czy aplikacje, które są uruchomione na podach, to są właśnie services między innymi. Czyli tutaj przechodzimy już powoli do tej warstwy abstrakcji, która udostępnia i wystawia, eksponuje te połączenia. W jaki sposób? No w taki sposób, że właśnie są na przykład services. Są trzy typy takich serwisów, które możemy uruchomić w klastrze. I zasadą działania tego serwisu jest to, że w definicji konfiguracji podajemy, jakich podów to dotyczy. Ta definicja polega na selektorze, na etykietach. Każdy pod ma swój zestaw etykiet,
i możemy w ten sposób zidentyfikować dla serwisu, które pody powinny być ewentualnie punktem docelowym dla ruchu z zewnątrz. Oczywiście serwis ma swój wirtualny adres IP, który jest eksponowany na zewnątrz, żeby dostać się do tej aplikacji. Endpoint jako taki nie jest czymś nowym, w sensie endpoint to jest ten adres IP poda, który już istnieje. On po prostu jako endpoint to jest dodawany do listy endpointów dla usługi, dla tego komponentu services. Tak? Czyli nie ma czegoś takiego, że ktoś, jakiś nowy byt zupełnie jest tworzony. To jest po prostu mapowanie serwisu do adresu IP, który jest w backendzie. Rzeczywistość jest oczywiście troszkę bardziej skomplikowana, jak to jest zaimplementowane i tutaj jest znowu udział kubeproxy. Dlaczego? Dlatego, że kubeproxy realizuje implementację services na poziomie IP tables albo na poziomie IPvS, w zależności jaki tryb obierzemy. Jeżeli IPvS, no to hash tables, jeżeli IP tables, no to IP tables, po samej nazwie to wskazuje. Czyli w IP tables siedzi mapowanie adresu wirtualnego na backend. Polega to też na tym, że oczywiście kubeproxy nie może być takim kontrolerem sam sobie odizolowanym od innych węzłów, no bo wtedy traci rachubę, co się dzieje. No bo przecież jeżeli na innym węźle, po prawej stronie, jakieś nowe pody zostaną uruchomione, no to ten kubeproxy nie będzie wiedział, co dodać do IP tables, żeby te pody po lewej stronie się skomunikowały z tymi po prawej. Więc każdym uruchomieniem, z każdą zmianą, która jest na węzłach, oczywiście API server dostaje informację i też ta informacja jest przekazywana dalej w dół do poszczególnych węzłów i te informacje są update'owane w poszczególnych IP tables, tak żeby każdy węzeł miał aktualną informację, gdzie się można dostać do konkretnych podów. I tak jak tutaj widzimy, pody z lewej strony chciałyby dostać się pod adres 172.16.12.100, który jest, tutaj widać troszeczkę w górnym prawym rogu, serwis backend zdefiniowany, ten adres 172.16.12.100 jest zdefiniowany jako cluster IP, czyli serwis, który działa tylko w ramach klastra, nie na zewnątrz, na porcie 80, target port 8080. I teraz o co chodzi z tymi portami? Port 80 to jest ten port, do którego można uderzać pod adres wirtualny, cluster IP 182.16.12.100. Natomiast target port to już jest przekierowanie na serwis backend, czyli na konkretny pod, który wystawia port 8080. Oczywiście porty mogą być te same, może być i port 80 i target port 80. To od nas zależy, jak my to mapowanie zrobimy. I tak jak wspomniałem, IP tables tutaj przekierowuje, ma te wpisy. I zanim przejdę dalej, to chciałbym powiedzieć, że w związku z tym może dojść do sytuacji, że będzie double hop tak zwany. Na czym polega double hop? Wyobraźmy sobie, że ktoś z zewnątrz w sensie w ramach klastra, nie z zewnątrz z internetu, chciałby się połączyć z serwisem backend 182.16.12.100 i zostaje przekierowany na konkretny węzeł tutaj, z lewej strony. Co się stanie, jeżeli ten adres wirtualny widzi endpointy aktywne i na tym węźle, i po lewej stronie, i po prawej? Jak myślicie? Czy zrobi nadal przekierowanie już na lokalny endpoint, czy też weźmie pod uwagę endpoint, który się znajduje na drugim węźle? Odpowiedź jest taka, że domyślnie jest tutaj equal load balancing, czyli nawet jak ruch trafi na węzeł, który ma aktywne pody u siebie lokalnie, to nadal ruch poprzez IP tables może zostać przekierowany na pody z drugiej strony, na innym węźle. To się nazywa double hop, no bo jak już mam być przekierowany na węzeł z prawej strony, to od razu niech mnie kierują na węzeł z prawej strony.
Oczywiście można to zmienić, czyli jak już ruch trafi na lokalny węzeł, no to tam może zostać. Natomiast domyślnie jest to zostawione dlatego, żeby zapewnić większy equal load balancing, żeby też szybsza reakcja na zmieniające się warunki czy na niedostępność podów była. Więc to nie jest tak czarno-biały obraz. Wszystko znowu ma swoje zalety i wady. I najlepiej po prostu nie używać tego typu serwisu z cluster IP. Po prostu najlepiej użyć czy ingres, czy zewnętrzny load balancer, który przekieruje ruch od razu na konkretne pody. Żeby wam tylko pokazać, jak to można, choć jest trochę mało czasu. Dobra, to tak, na przykład kubectl get svc. Czyli wyświetlam wszystkie serwisy w ramach klastra. Jeżeli sobie wezmę na przykład taki adres 152.11.2.4.5 i przejdę sobie na węzeł. Tutaj chyba już to wpisywałem wcześniej. Zrobimy sobie wyświetlenie tablicy IP tables plus ten adres IP stąd, który oznacza nam usługę serwisową. I takie mamy odwołania, wpisy w IP tables i teraz jak odwołam się do konkretnego łańcucha SVC, o, to mam 4 wpisy, zobaczcie, i co to oznacza? To oznacza, że z tego jednego węzła, z tego jednego hosta, mój klaster składa się z 4 węzłów, więc na każdym węźle akurat ten serwis występuje. Z tego węzła może zostać ruch przekierowany na inne węzły. I nie zmylcie się tym, że probability jest, nie sumuje się do 100, bo to jest tak, że jak chcemy rozpatrywać sekwencyjnie, ta IP tables jest rozpatrywana sekwencyjnie, to probability dla pierwszego wpisu jest 1/4, 25%. Potem jak nie zostanie wybrany, to 1/3, bo zostają 3 wpisy i tak dalej. 1/2, jak pierwsze 3 wpisy nie zostaną wybrane, to zostaje nam ostatni wpis. Jeżeli nie chcemy takiego traktowania, czyli jeżeli ruch trafi już do nas lokalnie, chcemy to pozostawić, to po prostu wystarczy zmienić w ustawieniach YAML-a external load balancing na local i to już nam załatwia sprawę. Aczkolwiek znowu to nie jest optymalne pod kątem equal load balancing czy też szybkości reakcji na awarię. Idźmy dalej. Jeżeli się zastanawiacie, w jaki sposób nowe pody zostają wykrywane i podpisane, dopisane pod zmienną, pod serwis, to tą metodą jest wykrywanie na podstawie zmiennej środowiskowej. Każdy pod uruchamiany jest taką zmienną i określona labelka po prostu automatycznie dopisuje ten pod jako endpoint dla serwisu, na przykład serwis demo z adresem wirtualnym 70.0.11. Równolegle kubeDNS też mapuje sobie nazwę domenową tego serwisu lab, dodając też potem demo, którym jest nazwa namespace'u, SVC, czyli serwis i cluster local, czyli nazwa FQDN lokalna tego klastra na adres IP. Tutaj wpis jest 1:1, nie 1:n. Jeżeli ktoś się odwoła nawet po nazwie krótkiej lab, czyli odwołując się tylko do nazwy serwisu bez całości podawania nazwy domenowej, to również oczywiście to zostanie obsłużone. Cluster IP, ten typ serwisu jest obsługiwany tylko w ramach klastra, czyli różne węzły mogą się odwoływać do tego adresu wirtualnego, natomiast on nie jest eksponowany na zewnątrz.
Tutaj mamy ten przykład, że frontend na przykład odwołuje się poprzez port 3.0.6 do tego serwisu i serwis przekierowuje później na port 6000. Przykład konfiguracji, bowiem całą, oczywiście w ramach takiego uzupełnienia, całość infrastruktury możemy dzisiaj zapisać w postaci kodu. To się dzieje w ramach samego klastra Kubernetes, możemy zapisać jako plik YAML i fragment takiego pliku widzicie na ekranie. Natomiast jeżeli chcecie, to oczywiście nawet maszyny wirtualne można też obsłużyć kodem poprzez Terraform skrypty, ale też deployment YAMLowy, bo skalowanie klastrów też może się odbywać poprzez pliki YAML. Niemniej tutaj widzimy taką prostą konfigurację Cluster IP, czyli tej jednej z trzech usług services, która jest dostępna w Kubernetesie, proste mapowanie jednego z portu na drugi. Zobaczcie, że nie ma tutaj definicji adresu IP, ten adres IP automatycznie zostaje przypisany z puli. Jeżeli chcemy mieć komunikację z zewnątrz, to musimy wystawić naszą usługę i typ usługi services cluster IP nie możemy do tego użyć. Musimy użyć coś, co się nazywa node port. Node port polega na tym, że po prostu używamy adresu IP węzła, czyli maszyny wirtualnej na wysokim porcie od 30 000 do 32.767 tych zakresów portów. Ten zakres portów można zmienić, ale tylko w obrębie tego zakresu, czyli możemy zmniejszyć, ale nie możemy zupełnie zmienić na przykład na 40 000 albo na 10 000, nie? Więc no jest to ograniczony zestaw możliwości, plus wystawiamy nasz węzeł maszyny wirtualnej na zewnątrz, do internetu, co nie jest dobrą praktyką z uwagi na bezpieczeństwo, dlatego to znowu bardziej z zewnątrz, to bardziej tutaj traktujemy jako klienta wewnątrzfirmowego czy wewnątrzsieciowego, natomiast leżącego poza samym klastrem, ale nie raczej internetowego użytkownika. Zobaczcie, że tutaj mamy dwa przekierowania z portu na przykład 30 100 na 3306, a potem na port 6000. Konfiguracja w pliku YAML jest bardzo prosta. Podajemy trzy porty, podajemy typ serwisu, node port, czyli wcześniej był cluster IP, teraz podajemy node port. Na poziomie YAML jest mega prosto. Oczywiście implementacja w IP tables, jak możecie się domyśleć, jest troszkę bardziej skomplikowana, ale dobrą rzeczą jest to, że na co dzień nie trzeba aż tego tak też debugować. No i trzecim serwisem, który jest bardziej polecany dla usług internetowych, dla klientów dołączających się zupełnie w niezaufanej sieci, no to jest po prostu typ serwis load balancer, czyli realizuje to przekierowanie, ale już nie dwa razy, tylko po prostu z portu, który jest wystawiony na load balancerze, na przykład 3.3.0.6 jest przekierowanie bezpośrednio na 6000 i endpointami już nie jest ani węzeł, ani abstrakt związany z węzłem, ani z jakimś serwisem jeszcze wewnątrz, tylko już jest bezpośrednio to pod, czy zestaw podów na różnych węzłach. Nie musi to być tylko na jednym węźle. Konfiguracja jest też mega prosta, przynajmniej w pliku YAML. Jeżeli w ogóle cokolwiek chcemy zmienić, to Kubernetes, tak jak wiecie, jeżeli korzystaliście, no to też oferuje tą zmianę bardzo szybko, bo możemy po prostu zmienić plik YAMLowy, zrobić apply, wprowadzić tą zmianę, tak można powiedzieć, w locie. Nie musimy wycofywać starej i wprowadzać nową. Więc też wprowadzanie zmian jest szybkie i proste. No do czasu, aż pomiksujemy dużo różnych zestawu usług, wówczas może coś tam się poblokować. Dzisiaj nie będziemy omawiać bezpieczeństwa, ale oczywiście bezpieczeństwo tutaj jest ważnym aspektem i jeżeli coś sobie poblokujemy pomiędzy usługami, no to wiadomo, że to może doprowadzić do jakichś przerw. Aczkolwiek w ramach klastra, no jak mamy implementację w IP tables, no to siłą rzeczy nie postawimy jakiegoś firewalla pomiędzy IP tables a podem.
Jest taka możliwość. I tak jak wspomniałem, są trzy serwisy, ale jest jeszcze coś, co uzupełnia tutaj tą możliwość sterowania ruchem z zewnątrz, czy też w ramach w ogóle aplikacji, czy jakichś środowisk hybrydowych. I jest to rodzaj, no nie nazywa się to serwis nominalnie, ale jest to typ zasobu ingres, który tak de facto jest load balancerem HTTP, HTTPS, tak? Czyli nie można powiedzieć, że jest to serwis typu load balancer, bo wtedy każdy będzie to kojarzył z tym wcześniejszym typem usługi, natomiast to jest typ ingres, który tak de facto jest load balancerem HTTP, HTTPS. Jaka jest różnica między tym wcześniejszym zasobem? Ten zasób to jest taki typowy NLB, Network Load Balancer, którego rezerwacja powoduje, że w zasadzie cały adres IP jest przeznaczony na tą usługę. I jak się domyślacie, w efekcie na przykład zwłaszcza w kierunku chmurowym jest droższy niż ingres, za którym stoi po prostu load balancer chmurowy, na przykład HTTP, HTTPS. Oczywiście, jeżeli ktoś ma klaster Kubernetesa u siebie w on-premie, no to nie będzie miał chmurowych load balancerów, będzie miał swoje load balancery, które będzie chciał tutaj powołać, i tutaj takim ingresem może być kontroler Nginx, czy jakieś inne kontrolery, które są dostępne na rynku, oczywiście można wykorzystać. Jeżeli mówimy już nie ingres, a HTTP, HTTPS load balancer, no to już kojarzymy, z czym mamy do czynienia. Po prostu mamy możliwość przekierowania odwołań, ścieżek, URL na konkretne serwisy. Czyli nie na pody, ale serwisy, czyli poza tym ingresem mamy też tą warstwę backend, pierwszy przeskok za ingresem to będzie serwis. I tym serwisem znowu może być cluster IP, node port albo load balancer. Natomiast generalnie jest to przekierowanie właśnie z URL-a, czy z nazwy aplikacji webowej z jakiejś nazwy domenowej na serwis. I serwis wtedy przekierowuje już na pody. Konfiguracja troszkę bardziej skomplikowana, natomiast też w sumie prosta, bo po prostu definiujemy rodzaj ingres usługi. Musimy uruchomić gdzieś w naszym klastrze kontroler ingresa, czyli ktoś, co potrafi kliknąć odpowiednie wpisy do przekierowania na usługi, bo to wszystko, wiecie, jest rozproszone. Jeżeli mamy na przykład jeden węzeł master, cztery węzły worker, to ten ingres jako implementacja, on istnieje na przykład na węźle master, który otrzymuje pierwsze żądania, ale może też istnieć jako wpisy na poszczególnych węzłach na workerach, i wtedy ten pierwszy wpis przekierowujący z nazwy domenowej, webowej, czy też URL na port i na service name odbywa się na tym węźle master, a później już ruch idzie do serwisu, który jest zaimplementowany w IP tables czy w IPVS na poszczególnych węzłach w klastrze. Czyli ten szary protokół jest zaimplementowany na jednym węźle czy na jakimś węzłach, które przyjmują ruch z zewnątrz, a później jest przekierowanie już na serwis, który jest zaimplementowany, tak jak wcześniej powiedziałem, na przykład za pomocą IP tables. W tym ten wpis, też ważna jest ta informacja, że kontroler ingres, czyli jakiś daemon set, czy jakiś pod, czy jakiś agent, on musi kontrolować te wpisy, które są na węźle master, żeby przekierować żądanie domenowe czy ścieżki na usługę service name demo port 80. To też jest realizowane w IP tables i jest to kontrolowane nie przez kube proxy, tylko przez ingress controller. Więc troszkę bardziej skomplikowana implementacja, natomiast z punktu widzenia kogoś, kto operuje siecią Kubernetes,
Czy w ogóle sieci SDN charakteryzują się tym, że mamy taką właśnie nakładkę, którą łatwo się konfiguruje, łatwo się zarządza, trudniej się diagnozuje, wiadomo, natomiast z punktu widzenia operatora sieci, administratora sieci, administratora aplikacji, jest to prosta charakterystyka, prosta rzecz do konfigurowania. I to są takie najważniejsze informacje, które chciałem przekazać. Jako konkluzja chciałbym zwrócić Waszą uwagę, zwłaszcza dla osób, które zajmują się do tej pory twardą sieciówką, że nawet z klastrów Kubernetes można wyciągnąć ciekawe wskazówki na temat dzisiejszych zalet, które można uzyskać za pomocą stosowania architektury decoupled, czyli architektury, gdzie tworzymy niezależne warstwy od siebie. Dlaczego niezależne? Dlatego, że jeżeli wypadnie nam jeden pod, no to nie zmienia się nic w stabilności serwisu ingress ani w serwisu demo, który wystawia usługę na porcie 80. Po prostu serwis wykrywa, że danego poda już nie ma i przekierowuje ruch do pozostałych dwóch. Jeżeli będzie skalowanie i na przykład zamiast trzech będzie pięć podów, nie ma problemu, dodajemy dodatkowe endpointy. Więc ta abstrakcja, te dodatkowe warstwy abstrakcji pomagają w utrzymaniu stabilności, w budowaniu skalowalności, dostępności, wydajności i tak dalej. Więc coś, co jest dużą zaletą środowisk rozproszonych. Oczywiście jest też wada, no bo jeżeli coś jest do rozwiązania, jakiś problem, to w takim środowisku rozproszonym diagnostyka oczywiście jest bardziej skomplikowana. Natomiast no, popularność usług mikroserwisowych bierze się właśnie z tych zalet głównie, prawda, które doświadczamy. Kubeproxy, CNI to są te dwa najważniejsze komponenty do zarządzania siecią. Natomiast pamiętajmy, że w takich wystawianiu usług na zewnątrz najczęściej stosuje się serwis, zasób typu serwis o nazwie load balancer lub ingres, który jest tak de facto load balancerem HTTP, HTTPS. Jeżeli interesują Was te tematy, następny odcinek może być poświęcony bezpieczeństwu sieciowemu w klastrach Kubernetes. Dajcie po prostu znać w ankiecie, czy ten, czy inny temat by Was interesował. Bardzo dziękuję za to, że uczestniczyliście w sesji i powodzenia w konfiguracji w klastrach Kubernetes i operowaniu nimi pod kątem też sieciowym. Dzięki, dobrego dnia.